Ludzie dostrzegli anioła stróża przy Sylwii Peretti i jej mężu. Syn na panią czeka. Sylwia Peretti pokazała zdjęcie ze ślubu. Internauci nie powstrzymali się od poruszających komentarzy. Wszystko za sprawą drugiego planu. Kiedy zginął Patryk Peretti? Widzowie TTV kojarzyli Patryka jako młodego mężczyznę, który, podobnie jak matka, upodobał sobie szybką jazdę samochodem. Syn Sylwii Peretti towarzyszył jej także w corocznych akcjach bożonarodzeniowych, gdzie odwiedzali domy dziecka w przebraniu Mikołaja. Do ogromnej tragedii doszło w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku. Auto z Patrykiem Perettim i trójką pasażerów rozbiło się o betonowy murek okalający ścieżkę pieszo-rowerową. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który niefortunnie uderzył w sygnalizację świetlną, lampę, a następnie zaczęło dachować. Nikt nie wyszedł żywo ze zdarzenia. Dla Sylwii Peretti był to bolesny cios. Być mamą anioła, to nie to samo co być na co dzień zwyczajną mamą. Być mamą anioła, to nie dotykać, nie móc przytulać, znikać we łzach. Być mamą anioła, to zdjęcie trzymać pytając siebie czyja to wina. Być mamą anioła za nieba bramą to nie usłyszeć, kocham cię mamo. Kocham cię synek. Dzieli nas tylko czas. Napisała z okazji Dnia Dziecka Sylwia, cytując wiersz autorstwa Elżbiety Bancerz. Sylwia Peretti wspomina syna. Od czasu wypadku samochodowego Sylwia Peretti zupełnie wycofała się z życia publicznego. Jej profil w mediach społecznościowych jest obecnie prywatny, a większość postów skupiona jest przede wszystkim na żalu, który odczuwa po stracie syna. W ostatnim czasie próbuje nawet odciąć się od przeszłości poprzez m.in. sprzedaż luksusowej willi. Więź z synem była bardzo silna. Celebrytka tylko raz opowiedziała o ich ostatnich wspólnych momentach. W rozmowie z Vivą zdradziła, że dzień przed wypadkiem syn wyznał jej miłość. W królowej życia to uczucie nie osłabło, choć jest pomieszane z dawką wielkiego żalu. Dzień wcześniej siedzieliśmy u mnie razem na grillu i nagle Patryk wypalił, że bardzo mnie kocha. Zdziwił mnie tym wyznaniem i zapytałam go, skąd ten nagły przypływ czułości. Wiecznie marudzisz, że za mało mówię ci, że cię kocham, zaśmiał się. Często dawaliśmy sobie dowody, że bardzo się kochamy. Mówiłam i pisałam mu to równie często. Dziś dziękuję sobie, że Patryk wiedział, że kocham go nad wszystko. Wyznała Sylwia Peretti. Zdjęcie Sylwii Peretti z mężem i synem. Gwiazda TTV coraz częściej udziela się w mediach społecznościowych. We wtorek 20 sierpnia zamieściła niepublikowane dotąd zdjęcie ze swojego ślubu. Pozuje na nim z mężem. Jest bardzo szczęśliwa. W tle widać jej syna. Wrzucam do pamiętnika wspomnień, moje ukochane zdjęcie z naszego ślubu. Są na nim dwie najważniejsze dla mnie osoby na świecie i we wszechświecie, oraz szczęście. Zaczęła swój wpis Sylwia. Sylwia zwróciła się do Patryka. Do najważniejszej osoby we wszechświecie nie muszę się tutaj zwracać. Ponieważ on już wie zanim ja powiem, także nic się synek nie zmieniło. Kocham nad życie, tęsknię na zawsze i czekam na spotkanie jak nigdy. Modlę się o nie, aby nie za długo.
Ty stój nadal za mną, czekaj i przytul, kiedy się w końcu do ciebie odwrócę. Tylko obiecaj, że nie wypuścisz mnie już nigdy z ramion, napisała, czym wzruszyła fanów. Peretti nie zdecydowała się włączyć opcji komentowania wpisu, jak to ostatnio miała w zwyczaju. Internauci okazali jej ogromne wsparcie. Niektórzy porównali stojącego za nią syna do anioła stróża, który nad nią czuwa. Ależ wymowne to zdjęcie z perspektywy czasu. Anioł stróż. Nie widziałam, aby ktoś piękniej potrafił opisywać stratę niż pani. Syn na panią czeka i będzie czekał tak długo jak będzie trzeba, ale teraz chciałby widzieć swoją mamę uśmiechnięta. Kiedyś, gdzieś się spotkać i padniecie sobie w ramiona. Patryk na pewno jest z panią w każdej minucie pani życia i bardzo chciałby, żeby była pani szczęśliwa, tak jak na tym zdjęciu, czytamy w komentarzach. Spostrzeżenie fanów jest bardzo celne. Zobaczcie.